Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu tygodniowym od 17 do 23 czerwca bieżącego 2024 roku. Wiem, że już jest opóźnione to czytanie, bardzo Was za to przepraszam, ale zobaczmy, co tam na pozostałe dni jeszcze karty mają do powiedzenia. Oczywiście talia była potasowana, już ją przekładam. No i zaczynam. Poniedziałek. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. W tle 10 mieczy. Koniec zmartwień, koniec stresów, koniec bezsilności. Pora wstać, otrzepać kurz i wyruszyć dalej, w dalszą przygodę. Odzyskać pewność siebie, wiarę w to, co robię. O. Czas uleczyć rany. Bo tutaj niestety te miecze, widać, poraniły Was, więc czyjeś słowa, jakieś trudne sprawy urzędowe, sądowe. Czas się odrodzić, jak Feniks z popiołów, tak? Wschód słońca już lada moment. Czarne chmury za nami. Koniec nauki, koniec jakichś właśnie trudnych spraw urzędowych, zmartwień związanych z pracą, ale też migreny mijają, kochani. Może wreszcie zaradzicie na jakieś dolegliwości, ewentualnie jesteście po jakichś zabiegach pielęgnacyjnych, operacjach chirurgicznych i wracacie do zdrowia. Króciutko te 3 dni, które już minęły. Poniedziałek ciężko było Wam się skomunikować i skoncentrować. Pewne rzeczy Wam umykały, czegoś tam nie dostrzegałyście, moje kochane raczki. Tak jak moja kamera. O mojeju, jeju. Teraz będzie lepiej. Guzik. O! Czuliście się skrępowani, ograniczeni przez różne być może decyzje, bo miecze to słowa, myśli, ale też dokumenty. Więc taki dzień, gdzie dobrze, że nie podejmowaliście żadnych decyzji, nie działaliście w jakichś sprawach, bo i tak nic byście nie załatwili. Ciężko się skomunikować z partnerem bądź partnerką, natomiast na razie nie widzicie nikogo interesującego w swoim otoczeniu, kto przypadłby Wam do gustu, jeżeli chodzi o związek. Ewentualnie boicie się, że być może jakieś wspomnienia, które nosicie cały czas w sercu, przyciągną nieodpowiedniego partnera bądź partnerkę, z jakim już kiedyś być może mieliście do czynienia. Wtorek, cesarzowa. Więc spotkanie w sprawie pracy, dobre wiadomości, spotkanie z mamą bądź z teściową, rozmowa z szefową w sprawie podwyżki, zrobienie coś dla siebie, zadbanie o swoje sprawy, swoje interesy, może właśnie jakieś zabiegi pielęgnacyjne, może wizyta u fryzjera, u stylisty. Cesarzowa to jest też opieka nad dziećmi i podejrzenie zajścia w ciąży. I tutaj jak jakieś było złe samopoczucie, to niektóre raczki być może się zorientują, przebadają i będą miały pewność, że być może spodziewają się dziecka. Bardzo dobry dzień. Wiele spraw udało się na pewno pozałatwiać. Bardzo dobry finansowo, zwłaszcza jeżeli macie swoją własną firmę. Tutaj zyski, pomnażanie kapitału, ale też awans na stanowisku, na etacie. Środa 5 denarów, więc tutaj ubogi już dzień finansowo. Mogło też być kiepskie samopoczucie, jeżeli mieliście tutaj wcześniej jakieś chirurgiczne zabiegi, coś nakuwane, nacinane. Zakończenie też jakiegoś tutaj etapu rekonwalescencji bądź powrót do domu ze szpitala, z zagranicy, może
jakieś właśnie zabiegi gdzieś tam w Turcji, takie modne są. Śmieję się, kochani, ale koniec z ubóstwem. Macie pracę, więc tutaj koniec z biedą, koniec z brakiem. Szczęśliwe wydarzenia, dobre wiadomości, wygrane, znalezienie pracy, uzyskanie jakiegoś etatu i ogólnie spełnienie marzeń. Nie przystępowałabym w tym dniu do egzaminów, bo może Wam się noga potknąć, zwłaszcza na egzaminach praktycznych. Co jeszcze, moi drodzy? Jak wyjeżdżacie za granicę, uważajcie, żeby nie zgubić dokumentów, nie pogubić się gdzieś na mieście. No i może być też tak, że myślicie, żeby wrócić do kraju. Tutaj albo wracacie z Polski za granicę, albo z zagranicy do Polski wracacie. Coś takiego. Bo tęsknicie za rodziną. Być może jedziecie za lepszą pracą. No, jakiś tutaj smutek, więc nie ma co żałować. To była właściwa decyzja. W czwartek król buław. Dość dynamiczny dzień. Dobre relacje z baranem, lwem bądź strzelcem. Dużo obowiązków, ale świetnie się z nich wywiążecie. Dużo pracy, poznawanie nowych ludzi, zawieranie udanych umów, kontraktów. Król buław to jest też powrót do sprawności, do zdrowia, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Oczywiście w związkach bardzo dobrze się układa. Jak mieliście ciche dni, wreszcie się pogodzicie. Powrót też do partnera bądź partnerki, z którym żyliście na odległość, być może przez sprawy zawodowe. Będziecie aktywnie w coś zaangażowani, w jakiś projekt, nadzorowanie czegoś, zarządzanie. Może objęliście nową funkcję, nowe stanowisko, bądź macie własną firmę, więc sporo obowiązków będzie, ale będziecie zadowoleni ze swojej pracy i swoich podopiecznych. Król buław dba o siebie, więc tutaj być może jakieś zajęcia na siłowni, gimnastyka, ewentualnie pasje, hobby, taniec, bądź jakaś inna rozrywka, zamiłowanie do czegoś, czym się właśnie interesujecie. Ciu, prawda, przepraszam. Samotne raki nie widzą, że ktoś się Wami interesuje. Przygląda Wam się prawdopodobnie w social mediach. I to jest to osoba, która teraz jest za granicą, ewentualnie pracuje tam, często tam wyjeżdża. I właśnie jest to jakiś w Waszym typie mężczyzna bądź kobieta z poznaku barana, lwa bądź strzelca. Jest to osoba, która nie spocznie, dopóki Was bliżej nie pozna i nie spróbuje z Wami wejść w relację. Nie wiem, czy to flirt, czy romans, czy coś poważnego, ale no, jak już królowi buław wpadniecie w oko, to on nie popuści. Dobrze, moi drodzy. W piątek mamy kartę sprawiedliwości. Jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, pozytywnie się dla Was zakończą. Również sprawy urzędowe. Ktoś też sprawiedliwie Was oceni, więc tutaj, jeżeli jakiś egzamin był, czekacie na wyniki jakichś testów, to one będą i będą adekwatne do Waszej wiedzy, do Waszego, że tak powiem, zaangażowania tutaj w projekt kształcenia się, a widzę, że się uczycie. Widzę, że chcecie podnosić swoje kwalifikacje, to na pewno zaliczycie dobrze jakiś materiał, ewentualnie zdacie jakiś egzamin, uzyskacie jakiś certyfikat. Waga może Wam doradzić, jeżeli chodzi o kwestie... Przepraszam, moje zeskochane. Znowuż coś mi weszło w nos. Jestem alergiczką, więc wybaczcie nieraz, że ja tak kaszlę albo smarczę. No już alertek nawet mi nie pomaga, więc... Nieraz jest taka pogoda właśnie, to chce mi rozsadzić nos. Ale wracamy do kart.
Waga może Wam doradzić, jeżeli chodzi o sprawy prawne, więc to może być spotkanie z adwokatem, radcą prawnym, ewentualnie osobą kompetentną, która jasno przedstawi Wam daną sytuację, tak? Możecie się tej osoby poradzić, ona nie będzie owijać bawełnę, powie tak, jak jest, tak jak to widzi i będzie w swojej ocenie bardzo obiektywna. Co jeszcze? Dzień, w którym będziecie szukali równowagi, prawdy, szczerości. No raczej nikt w tym dniu nie powinien Was oszukać. Karta Sprawiedliwości zapewnia nam uczciwych ludzi, którzy mówią prawdę, właśnie nie kłamią. Bardzo dobrze podpisane jakieś umowy, zrealizowane sprawy urzędowe, może tutaj jakiś wniosek odbieracie, jakąś decyzję, ogólnie papierkowa robota, może spotkanie z księgową, ewentualnie jeżeli chodzi o pracę, tutaj jakieś trzeba kwestie urzędowe wyjaśnić. Co w związkach? Szczera rozmowa i takie uczciwe podejście do relacji. Nawet może być tak, że tutaj niektóre raki mają romans i zdecydują się na rozwód bądź separację z partnerem bądź partnerką, z którym dalej już nie widzą sensu bycia. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o spotkanie z tym jegomościem bądź z tą piękną damą, bo to takie podobne energie, no to ktoś tutaj nie będzie owijał w bawełnę, tylko szczerze zaprosi Was na randkę. Będzie bardzo bezpośredni, więc przygotujcie się na to. Może być to osoba też po jakiejś relacji już zakończonej bądź na półmetku zakończenia, ale z uczciwymi zamiarami, więc tutaj nie bójcie się, że ktoś będzie chciał Was wykorzystać bądź zabawić się Waszymi uczuciami. W sobotę mamy kartę maga. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą bądź rozpoczynacie, tutaj kwestie papierkowe załatwialiście, to bardzo dobry dzień. Jeżeli się uczycie, kursy, szkolenia, warsztaty, jakieś eventy, to tutaj sporą wiedzę wchłoniecie. Udane też występy przed większą publicznością, tak? Ale uważajcie, żeby nie robić czegoś na pokaz, pod publiczkę i weryfikujcie osoby, które mogą w ten sposób chcieć Wam zaimponować, wpłynąć na Was, oczarować Was, wmówić Wam coś, tak jak inkwizytorzy kiedyś chodzili po domach i namawiali, żeby jakieś tam garnki kupić, bo ta osoba jest sprytna, umie manipulować, umie wpływać na osobowości. No i powie Ci to, co chcesz usłyszeć. Więc żebyś tutaj nie dał się raku nabrać na jakieś zakupy, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam jesteś na jakimś targowisku, rynku, ewentualnie na jakichś targach, bo ta osoba wciśnie Ci wszystko. No, tak Ci zaprezentuje to coś, ten przedmiot, nie wiem, gadżet jakiś, że Ty to kupisz, a później będziesz się zastanawiał, po co mi to było. Jeżeli Waszą energię tutaj mogę powiedzieć, to jest to kontrola i panowanie nad tym, co się dzieje w tym dniu. Jesteście zorganizowani, macie wszystko poukładane. Jak nie praca, to czas poświęcony na naukę, zdobywanie nowych informacji, poznawanie nowych ludzi, ale też rozpoczynanie tutaj czegoś od początku. Nowy związek, nowa praca, nowe jakieś możliwości kształcenia się, rozwijania. Ale to już nie chcę się powtarzać. Pewność siebie, i umiejętność wykorzystania wszystkich narzędzi, które macie potrzebne do wymanifestowania sobie w tym dniu swoich pragnień. Bo w sobotę jest pełnia. To przy tym magu czarujcie, róbcie rytuały. Świece intencyjne palcie, bo wiele Waszych marzeń może się zamanifestować, głównie w sferze uczuciowej, ale też materialnej. No i w niedzielę mamy Asa Mieczy,
kolejny dzień na szkolenia, naukę, może będziecie jakiś test pisać albo znowuż jakiś egzamin zdawać. Jeżeli to był jakiś kurs, nie wiem, kosmetologiczny, nie wiem, jakiś tutaj certyfikat chcecie uzyskać, jakieś uprawnienia, to uzyskacie, bo tutaj widzę wypisanie jakiegoś dokumentu. Wracacie z jakimś dyplomem, coś ukończyliście, macie jakieś właśnie kwalifikacje. Bardzo dobra jest niedziela na to, żeby porozmawiać szczerze, powiedzieć, co się myśli, zadecydować w sprawie, która jest przemyślana, przeanalizowana, odciąć się od tego, co mi nie służy, a iść bardzo szybko za jakimś pomysłem, za jakąś wiedzą, za jakimś przekonaniem. As mieczy pozwala wypowiedzieć nam się w jakimś temacie, pozwala nam coś przestudiować, przeczytać, zapoznać się z jakąś informacją, znaleźć jakąś informację. Niedziela minie Wam szybko. Większość dnia będziecie na świeżym powietrzu, więc nie wiem, co to może być, ale no może gdzieś tam w plenerze też jakieś szkolenia są, prawda? Przeprowadzane jakieś warsztaty. Wyjdziecie z ogromną wiedzą z tego spotkania, tyle Wam powiem, i z jakimś certyfikatem, z jakąś umiejętnością, która bardzo Was, że tak powiem, pasjonuje. To może być coś hobbystycznego, coś związanego z Waszą pasją, z Waszymi jakimiś dodatkowymi zajęciami, ale może być też z pracą, ewentualnie przyszłą pracą, bądź już firmą, którą macie, profesją zawodową, która zawsze pozwala Wam pójść o krok dalej, o krok wyżej w swojej wymarzonej karierze. Niedziela dobrym dniem na napisanie bądź rozpoczęcie pisania pamiętnika, książki, tekstu, pięknego wiersza bądź utworu muzycznego. A może warto otworzyć jakiś list, który mieliście otworzyć, przeczytać, sprawdzić pocztę, odpowiedzieć na e-mail. No, taki bardzo ten komunikatywna ta niedziela. Ale będziecie wiedzieć, co robić. Pojawią się szanse na nawiązanie nowej znajomości, ważną rozmowę, być może z tym królem buław, z tą wagą bądź cesarzową. Kwestie rodzinne też się wyjaśnią, zwłaszcza spór z mamą. No i moi kochani, cóż, no, okaże się, że jesteście w ciąży. Niektóre raki oczywiście. I trzeba będzie sobie tutaj zaplanować nowy cykl swojego życia, bo stary zamykacie. Pamiętajcie, żeby niczego nie żałować i nie smucić się. To dzieciątko, jeżeli już jest, dałyście mu życie i wzrasta w Was, niech od samego początku będzie ładowane Waszą pozytywną energią. Później dziwimy się, że nam się w życiu nie układa, a nawet nie mamy wiedzy i świadomości, że być może nasza matka nas nie chciała. Także pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, że jak lekarz powiedział, jest Pani w ciąży, o matko, co ja teraz zrobię, po co mi to, to nie ten czas, i ubolewanie, użalanie się. I ona już zaklina to swoje dziecko. Już ją faszeruje, bądź jego, tą energią smutku, żalu, niechciania, tak? To później wychodzi w naszym życiu codziennym, no niestety. Później trzeba to przepracować. Więc starajcie się, przyszłe mamy, cieszyć się i dać jak najwięcej szczęścia tej informacji, że wzrasta w Was życie. Pokochać to dzieciątko całym sercem, mówić do niego, rozmawiać z nim i właśnie dawać pozytywne emocje. Ojeju, kochani, to tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj jakieś zabiegi medycyny estetycznej. Nerki, pęcherz, układ moczowy. Może macie jakąś operację, może, nie wiem, coś tam sobie chcecie zmienić w swoim wyglądzie. Ewentualnie zwróćcie uwagę na skórę. Może są jakieś zmiany. Trzeba to skonsultować z lekarzem. Jeżeli jakieś zabiegi medycyny estetycznej, to do końca tygodnia powinniście wydobrzeć i tylko będzie tam widać małe ślady
tego zabiegu, ale ogólnie wszystko dobrze będzie się goić. To tyle, moi drodzy. Życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Nie martwcie się już niczym, nie stresujcie. Wszystko, co złe, za Wami. Teraz przychodzi nowy świt, nowy początek, nowy cykl w Waszym życiu. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia.